Cześć, z tej strony Gumanka, a ja zapraszam Was do najnowszego odcinka z serii Sprawdźmy To. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam zaprezentować w sumie już nie taki nowy magazyn LEGO Hidden Side, a to ze względu na to, że wyszedł tydzień temu, więc lekkie opóźnienie. Ale do rzeczy. Zestaw zawiera, jest ogólnie numer pierwszy na ten rok, kosztuje 12,99, czyli tyle co normalne gazetki. No i zawiera minifigurkę Jacka tutaj z selfie stickiem, no i telefonem. No ale sprawdźmy ogólnie, jak prezentuje się sam magazyn. Może zaskoczy nas zawartością, no bo muszę przyznać, już na start powiem, że minifigurka nie powala. Ze względu na to, że jeśli posiadacie jakikolwiek, dosłownie jakikolwiek zestaw z serii Hidden Side, no to zapewne ją już posiadacie, może z trochę z innymi ubrankami, no ale na pewno już ją macie. Także przejdźmy już do samego przeglądania magazynu. Ogólnie muszę powiedzieć, że sama okładka prezentuje się dość ciekawie, no ale przejdźmy do zawartości. Tutaj mamy kilka informacji o Hidden Side, oczywiście tradycyjnie spis treści. Tutaj jakieś informacje o minifigurce Jacka i tutaj jakaś rozmowa z czatu, więc jak chcecie, to możecie sobie poczytać, zastopować filmik. No i oczywiście tradycyjnie komiks, tutaj można zobaczyć duchy. No oczywiście reklama Cartoon Network. Kilka informacji, jeśli dobrze widzę, o bohaterach z Hidden Side, kilka historyjek. No i informacje o aplikacji Hidden Side oczywiście. No niestety okazało się, że mój telefon nie obsługuje tej aplikacji, jaka szkoda. Chciałam trochę z niej korzystać. Labirynt, tutaj pierwsza część plakatu. Muszę przyznać, bardzo mi się podoba tutaj ten szczególik, zaraz Wam go pokażę dokładnie. Chodzi mi natomiast o ten tutaj, że tutaj widzimy Pizzamena. A czemu mi się podoba ten szczególik? No to jest to spowodowane tym, że właśnie w kolejnym numerze magazynu dostajemy właśnie jego figurkę. Tutaj mamy duży plakat miasteczka Newburgh. Można tutaj zobaczyć praktycznie wszystkie zestawy, jakie występują. Tutaj kuter rybacki, autobus, potworne liceum chyba, cmentarz i tak dalej. Muszę przyznać, prezentuje się ciekawie. Oczywiście reklama magazynu LEGO Ninjago z minifigurką Kaja. Kolejne zagadki, kolejne informacje na temat naszych złoczyńców z Newburgha. Dalsza część komiksu, jak widzicie, muszę przyznać, jest dość ciekawie narysowany i mnie zainteresował trochę. Tutaj mamy jakiś konkurs z nagrodami. O, widzę, że tu nawet nieźle się zapowiada, bo tu nawet mamy nawiedzone liceum w Newburgh do wygrania. No, jest to jeden z większych zestawów, więc polecam Wam, weźcie udział. No i tutaj, jak już mówiłam, reklama kolejnego magazynu LEGO Hidden Side wyjdzie 3 grudnia, czyli no musimy troszkę na niego poczekać, bo prawie że półtora miesiąca. No ale wraz z zestawem dostajemy minifigurkę tutaj dostawcy pizzy chyba, tak, dostawcy pizzy z tasakiem oraz małym kartonikiem na pizzę, więc może warto czekać, zobaczymy. No i reklama tutaj właśnie aplikacji Hidden Side, no i oczywiście tył, który reklamuje nam nowy magazyn Jurassic World. Także przejdźmy może już do minifigurki. Także jak już widzicie, minifigurka jest złożona. Może przejdźmy do gadżecików małych, które dostaliśmy wraz z tym numerem. Oczywiście mamy tutaj naszego selfie sticka. Jak widzicie, mamy tutaj kamerę przymocowaną do patyczka LEGO. Muszę przyznać, jest to po prostu ciekawy sposób na zdobycie kamerki LEGO, a tak poza tym konstrukcyjnie, no to nic ciekawego, nic powalającego. Dostajemy tutaj również smartfona, którego dostajemy praktycznie w każdym numerze, w każdym zestawie Hidden Side. Tutaj mamy niebieskiego duszka, zaraz spróbuję Wam zoomować bardziej. O, takiego niebieskiego duszka. No i oczywiście minifigurkę. Specjalnie nie założyłam jej tej czapeczki, żeby pokazać Wam najpierw samą figurkę, jak się prezentuje. Jak widzicie, nasz bohater jest ubrany w zwykłą, można powiedzieć, bluzę czerwoną z różnymi tutaj guziczkami. Muszę przyznać, prosta, ale fajna. Sama główka, jak widzicie, posiada dwie tafarze, tutaj taka jakby oślepiona przez kamerę może, bo tutaj, jak widzicie, ma takie jedno oczko, takie... No nie wiem, kącik uniesiony, coś w tym stylu, nie wiem.
No i druga taka poważna, tutaj z jakimś zadrapaniem, spoko. No oczywiście muszę przyznać, minifigurka prezentuje się dużo lepiej w tym naszym kapturze, który znamy już z poprzednich zestawów. Także co wy sądzicie o tym magazynie? Ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!